Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus mówił do tłumów. Z Królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie wrzucił w ziemię. Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy, nasienie kiełkuje i rośnie, on sam nie wie jak. Ziemia sama z siebie wydaje plon. Najpierw źdźbło, potem kłos, a potem pełne ziarnko w kłosie. A gdy stan zboża na to pozwala, zaraz zapuszcza się sierp, bo pora już na żniwo. Mówił jeszcze, z czym porównamy Królestwo Boże lub w jakiej przypowieści je przedstawimy? Jest ono jak ziarnko gorczycy. Gdy się je wsiewa w ziemię, jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi. Lecz wsiane wyrasta i staje się większe od innych jarzyn. Wypuszcza wielkie gałęzie, także ptaki powietrzne gnieżdżą się w jego cieniu. W wielu takich przypowieściach głosił im naukę, o ile mogli ją zrozumieć, a bez przypowieści nie przemawiał do nich. Osobno zaś objaśniał wszystko swoim uczniom. Nie można zrozumieć tego, co mówi Pan, gdy nie ma przyzwolenia na to, aby objaśniał nam wszystko osobno, jako swoim uczniom. To jest ważne. Nie tylko słuchanie Słowa Bożego, czytanie Go, ale osobiste rozważanie. Ta osobność łączy się z odejściem od innych, pozostawania z tym wszystkim, co przepływa przez umysł, przez serce, wyobraźnię, przez oczekiwania człowieka. To osobiste odniesienie do Jezusa czyni człowieka zaangażowanym w to, co mówi. Aby się dokonała przemiana zmierzająca do przyjęcia Królestwa Bożego, trzeba chcieć być wrzuconym w to, co może nie być po mojej myśli. Zgodzić się na sytuacje, których nie jestem w stanie przewidzieć i tego, że zdążanie tą drogą przerasta mnie. Zobaczmy, kiedy Jezus powołuje nas na określoną drogę, do określonej misji, to przeważnie ta misja nas przerasta, nasze możliwości. To, co mówi Bóg, bardzo wolno w człowieku się rozwija. I przychodzi czas na doświadczenie bycia prochem i niczym. Obumieranie wewnętrzne jest bolesne. Ale w taki sposób Jezus przewidział duchowe odrodzenie, czy też rodzenie się na nowo. Ważne jest, aby w życiu cieszyć się tym, co małe, powoli zmierzając w stronę rozwoju tego, co już jest. Potrzeba uwierzyć, że wzrost duchowy, moralny dokonuje się w człowieku, a on sam nie wie jak i kiedy, jak ziarno, które obumiera, które potem wydaje owoc. Uczniowie przebudzili się do zainteresowania Królestwem Bożym i głoszenia Go dopiero po otrzymaniu Ducha Świętego. Wydaje się, że niewiele rozumieli z tego, co mówił nauczyciel i jak to bywało, bali się Go pytać. Potrzeba, byśmy słuchali słów o Królestwie Bożym, niewiele z tego też rozumiejąc. Ale przyjdzie czas na pięćdziesiątnicę i poznamy, że żyjemy Słowem otrzymanym od Boga, a tym samym żyjemy w Nim, żyjemy dla Niego, w Jego Królestwie.